Potem Izaak powiedział do Jakuba: Zbliż się, proszę, abym cię dotknął, mój synu. Czy ty jesteś moim synem Ezawem, czy nie? Jakub podszedł więc do swego ojca Izaaka, który dotknął go i powiedział: Głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa. I nie rozpoznał go, bo jego ręce były owłosione jak ręce jego brata Ezawa. I błogosławił mu. Pierwsza Księga Mojżeszowa 27:21-23. Duchowy zmysł słyszenia. Izaak myślał, że koniec jego życia jest bliski. Miał co najmniej 100 lat i jak wynika z pierwszej księgi Mojżeszowej 25-26 albo 26-34 i chciał pobłogosławić Ezawa, swojego starszego syna. Na domiar złego w tym rozdziale widać ograniczenia samego Izaaka. Prawie wszystkie jego zmysły zawiodły go. Gdy Jakub przyszedł podstępnie po błogosławieństwo, oprócz ślepoty zmysł smaku Izaaka nie rozróżniał między dziczyzną Ezawa a smacznym posiłkiem z kozy. Jego zmysł dotyku nie dostrzegł kozich skór, które nosił Jakub. Jego zmysł węchu błędnie określił, że stojący przed nim syn polował. Nie potrafił też rozpoznać kłamstwa Jakuba, gdy ten zapytał, czy naprawdę jesteś moim synem Ezawem? A Jakub odpowiedział, jestem. Izaak nie potrafił też rozpoznać kłamstwa Jakuba, gdy Izaak go zapytał, czy naprawdę jesteś moim synem Ezawem? A Jakub odpowiedział Izaakowi, jestem. Jednak jeden zmysł nie zawiódł. Jego słuch pozostał na tyle ostry, że mógł pomyśleć, ten głos to głos Jakuba. Ostatnie badania neurologiczne, takie jak to przeprowadzone w Vancouver w Kanadzie i opublikowane w 2020 roku, wspierają ideę, że słuch jest ostatnim zmysłem, który przestaje działać, gdy śmierć jest bliska. W rzeczywistości Izaak nie był tak blisko śmierci, jak myślał. Pierwsza Księga Mojżeszowa 35:28 nam to potwierdza. Jednak tutaj z pewnością powinien był polegać na swoim słuchu i zlekceważyć inne zmysły. To przedstawia ważną lekcję duchową. W Piśmie Świętym słuch jest łącznikiem, przez który Boże słowa docierają do naszych serc. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Kiedy podejmujemy decyzję, musimy polegać na tym, co usłyszeliśmy od Boga poprzez Biblię, nawet jeśli wszystkie inne zmysły nie nakłaniają nas do tego. Potem Izaak powiedział do Jakuba: Zbliż się, proszę, abym cię dotknął, mój synu. Czy ty jesteś moim synem Ezawem, czy nie? Jakub podszedł więc do swego ojca Izaaka, który dotknął go i powiedział: Głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa. I nie rozpoznał go, bo jego ręce były owłosione jak ręce jego brata Ezawa, i błogosławił mu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 27 rozdział, 21 werset.